Proszę Państwa, to można określić jednym zdaniem. No, Polacy zostali oszukani. W zwykły, bezczelny sposób oszukani na potrzeby kampanii wyborczej. Przecież gdyby Donald Tusk, czy którykolwiek z polityków Platformy przed wyborami powiedzieli o tym, że będzie podnoszony wiek emerytalny, to prawdopodobnie wyborów by nie wygrali. Natomiast na pewno Donald Tusk, minister Rostowski, doskonale wiedzieli, że wprowadzą te zmiany przed wyborami. Bo rozmowy w Brukseli toczyły się pewnie wcześniej, bo doskonale panowie wiedzieli też, jaka jest sytuacja finansowa. Oni po prostu oszukali Polaków. Ja mogę cytaty przywoływać z kampanii wyborczej, wypowiedzi Tuska i Komorowskiego i ministra Rostowskiego, który jeszcze, Rostowski chyba już nawet po wyborach, jeszcze przed expose mówił, że w Polsce nie ma potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego. Natomiast, no, proszę Państwa, możemy powiedzieć tak, przytoczywszy słowa posła Platformy z waszego terenu, pana posła Grada, który to powiedział publicznie, wiem, że to powiedział publicznie, więc mogę to powtórzyć. Powiedział wprost, przed wyborami mówi się co innego, a po wyborach co innego. No i tak to niestety wygląda. To jest filozofia uczciwości Platformy. Platforma posiadła niezwykłą zdolność mówienia czego innego, robienia czego innego, ponieważ mają za sobą media, ponieważ mają za sobą doskonale zorganizowany aparat propagandy. To jest, można powiedzieć tak, że w jednym osiągnęli sukces. Mają wzorcowy aparat propagandy, która jest w stanie każdą ich największą porażkę przekuć w sukces. Rozmawialiśmy przed chwilą, mówiliśmy o oświacie. No przecież, proszę Państwa, Wy też macie tutaj w Dąbrowie Tarnowskiej, bo widziałam na własne oczy boisko w ramach programu Orlik 2012. Piękne boiska pobudowano w Polsce. Tak, można by oglądając z zewnątrz powiedzieć. Tylko, że dlaczego na tych boiskach nie ma dzieci? Dlaczego je wybudowano za ciężkie pieniądze? Bo bardzo często to było tak, że cena tych boisk była tak wyśrubowana, bo się okazało, że jest jeden dostawca trawy, konkretna jedna firma i samorządy muszą tę trawę tam w tej firmie kupić. Bo są takie parametry, a nie inne, bo potem się okazywało, że ta siatka i ta trawa, to i tak ją trzeba wymieniać, tak jak na Stadionie Narodowym. I dzisiaj te boiska stoją zamknięte na kłódkę. No bo fajnie się budowało i to jeszcze nie za swoje pieniądze, bo tak naprawdę przy wielkim szumie, ale to budowały samorządy. Rząd dawał tam jakąś niewielką część na te inwestycje. Tylko, że dzisiaj nie ma pieniędzy, żeby tam zatrudnić nauczycieli, którzy opiekowaliby się młodzieżą. No więc stoją piękne boiska zamknięte na kłódkę. Platforma tak działa, proszę Państwa. Tworzy PR-owski obrazek, propagandowy obrazek, i oni myślą, że Polacy są, nie wiem, czy tak głupi, czy ślepi, że tego nie widzą. Do tej pory to działało w dużym stopniu, bo wygrali kolejne wybory, ale zastosowali kolejną propagandową akcję straszenia ludzi Prawem i Sprawiedliwością. Sami pewnie Państwo spotykaliście się z takim stwierdzeniem, że jak Kaczyński dojdzie do władzy, to wojnę z Ruskimi wywoła. Czy Jarosław Kaczyński powiedział kiedykolwiek cokolwiek takiego? Czy ktokolwiek z PiS-u coś takiego powiedział? Ale dla tego rządu, dla tej formacji politycznej, dla Platformy, nawet taka tragedia, jak tragedia smoleńska, jest niczym. Można zamieść pod dywan, powiedzieć, przecież nic się nie stało. Nic się nie stało Polacy, no rozbił się samolot. No i tyle. A że zginął prezydent, że zginęło 96 polskich obywateli. A co nas to obchodzi, mówi Platforma. Cieszmy się, trzeba zagrać w piłkę, cieszmy się, bo mamy Mistrzostwa Europy. A że udajemy, że budujemy drogi i że budujemy stadiony, jakoś to będzie. Tę władzę trzeba odsunąć
Trzeba zrobić wszystko, żebyśmy rzeczywiście mogli poczuć się u siebie, żebyśmy mogli spokojnie patrzeć, jak są wydawane publiczne pieniądze, jak nie są marnotrawione publiczne pieniądze. My byśmy wcale nie mieli takich kłopotów finansowych, proszę Państwa, i starczyłoby na staże dla młodzieży i dla bezrobotnych i pewnie z emeryturami nie byłby taki kłopot, gdyby ta władza wydawała publiczny grosz z rozmysłem, żeby się zastanowiono, co się robi, żeby wydawano na to, co jest naprawdę potrzebne. Tutaj rozbudowano gabinety polityczne, administracje, ogromne nagrody dla swoich kolesiów. Buduje się stadion narodowy 2 razy za drożej niż gdzie indziej tego typu stadiony w Europie. Są tam fuszerki, poprawki, za które trzeba będzie 2 razy zapłacić. Buduje się autostrady, których cena za chwilę będzie 2-krotnie wyższa, bo je trzeba będzie remontować, bo tak są robione, taką technologią. Nie płaci się ludziom. Jest jakaś taka rozrzutność, taka zupełnie niebranie odpowiedzialności za państwo. Buta władzy i przekonanie o tym, że nam wszystko wolno, niestety dominuje, więc my wszyscy powinniśmy powiedzieć dość, nie wolno nam wszystkim. Nie wolno oszukiwać Polaków tak, jak najbardziej naocznie zrobiono to właśnie w przypadku reformy emerytalnej. To jest zwykłe oszustwo. I trzeba powiedzieć, żeby wreszcie z tym skończyć. Jak to zrobić? No wszystko to od nas zależy, proszę Państwa. Jeżeli będziemy wystarczająco zdeterminowani, jeżeli będziemy razem, wspólnie chcieli zrealizować nie tylko program, ale przede wszystkim wygrać te wybory, my sami nic nie zrobimy jako Prawo i Sprawiedliwość. Struktury są ważne, partia jest ważna, ale ważni są wszyscy ludzie, wyborcy, którzy pójdą do wyborów i zagłosują. I tak jak trzeba ukrócić pewne układy w samorządach, trzeba ukrócić układy w kraju. Czy jeżeli Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, czy tę ustawę zniesie i czy rządzących osądzi później za ich czyny i wyprowadzenie różnych pieniędzy i zniszczenie zakładów pracy? Ja powiem panu tak, ta ustawa zostanie natychmiast zmieniona. To znaczy my ją uchylimy i na pewno rozmawiamy o 67, o tej ustawie emerytalnej i wprowadzimy nasze nowe rozwiązania. My w Polsce powinniśmy przede wszystkim zacząć w tej chwili rozmawiać i nad tym, i to analizujemy, przygotowujemy się do tego, czy w ogóle nie zmienić tego systemu kapitałowego. Nie może być tak, że Polacy, polscy pracownicy będą nabijali kieszenie firmom ubezpieczeniowym, których siedziba jeszcze bardzo często, czy główna siedziba jest poza granicami kraju. Nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi się dzieje. No, emeryci mają być wszyscy graczami giełdowymi, bo tak wymyślono. Trzeba wrócić do systemu prawdopodobnie solidarnościowego, takiego jak był kiedyś. Żeby pan odkładał swoje składki, wiedział pan, że pan dostanie emeryturę na koniec. Natomiast jeżeli chodzi o wyprzedaż majątku. Dużo emocji wzbudziła ostatnia informacja co do Azotów tutaj, prawda, też w Tarnowie. No na szczęście na razie jak gdyby to ucichło. Ale proszę państwa, jasne jest, myślę, dla nas wszystkich tutaj, że to, co twierdzi ta ekipa, że niewidzialna ręka rynku i prywatyzacja wszystkiego jest najlepszym źródłem na uzdrowienie polskiej gospodarki, to jest kolejne oszustwo. Sprzedaje się raz. Jak się coś sprzeda, to już się potem tego nie ma i to jest proste. Każda gospodyni domowa o tym wie. Natomiast tu jest nawet nie wyprzedaż majątku narodowego. To jest po prostu wyprzedaż na takich zasadach, która jest nie do pojęcia. No nie dało się uratować polskich stoczni. Komuś zależało, żeby polskie stocznie upadły. Niemcy dostali dotacje z Unii Europejskiej na swoje stocznie. Nam powiedziano, że się nie da. Teraz mówi się o Azotach. KGHM. No to jak szło dobrze w firmie, to trzeba im dołożyć podatek. Nie bankom. 16 miliardów złotych netto w zeszłym roku zysków miały banki.
to im się nie nakłada podatku. Myśmy dwukrotnie składali projekt. Tylko się nakłada na koncert miedziowy. Żeby jeszcze wyłupić tam z tych zakładów. Większość polskich firm przestała już funkcjonować. My nie mamy żadnego produktu naszego narodowego. Nawet tej syrenki czy całego Fiata, jak była kiedyś. Co my mamy swojego? Przede wszystkim skręcamy podzespoły, te, które do nas inne firmy tutaj sobie robią. Jesteśmy rynkiem taniej pracy roboczej i rynkiem zbytu. I tak jesteśmy traktowani przez innych silniejszych. Kapitał ma narodowość. Nam próbowano wmówić, że jesteśmy jedną wielką rodziną w Unii Europejskiej. Tysiące obostrzeń, dyrektyw, pakiet klimatyczny, Natura 2000, żeby ograniczyć nasze możliwości rozwoju, bo my jesteśmy konkurencją dla innych firm, niemieckich, francuskich. Ale Donald Tusk w przedpokoju brukselskim kłania się, czeka sobie w kąciku, aż go poklepią po ramionach i wydaje mu się, że jest bardzo ważny. To nie jest interes narodowy. Naszym interesem jest to, żebyśmy byli suwerenni, niezależni również gospodarczo. Jeżeli chodzi o sytuację, to o co pan pytał, czyli postawienie przed Trybunałem Stanu, prawda, poszczególnych ministrów. Ja tutaj nie chcę, proszę państwa, w tej chwili takich deklaracji składać, ani o tym mówić, bo to już jest bardzo poważna kwestia i zanim taka decyzja zostanie podjęta, na pewno musi być to dokładnie zbadane, czy te uprawnienia zostały przekroczone. My na pewno nie będziemy robić tego, co robi Platforma w tej chwili, że przed Trybunałem Stanu stawia się polityków opozycji, żeby ich wykończyć. Tak jak w tej chwili jest próba ataku na premiera Kaczyńskiego, czy wcześniej na Wojciecha Jasińskiego, kiedy go próbowali postawić. Nie politycznie, ale na pewno każdego, kto sprzeniewierzył się polskiemu interesowi narodowemu, kto dokonał zamachu na Polski, na polską gospodarkę. Kto tę gospodarkę polską zniszczył, na pewno każdego takiego trzeba będzie z tych działań rozliczyć. Szanowni państwo, minęła już taka godzina, na którą żeśmy sobie zaplanowali dzisiejsze spotkanie. Ja tutaj przepraszam, ale na następne spotkanie będziemy prosić. Chciałem, szanowni państwo, wszystkim podziękować za dzisiejsze spotkanie, że się tutaj państwo skorzystali z zaproszenia. Chciałem również zapowiedzieć, że ten cykl spotkań o Polsce, o sprawach bolących czy nurtujących nas wszystkich, będziemy również po wakacjach chcieli kontynuować. Chcemy rozmawiać o wycofaniu czy ograniczeniu nauki, historii ze szkół, chcemy rozmawiać o bezrobociu, chcemy rozmawiać o wielu, wielu rzeczach, które nurtują tutaj nas wszystkich, nie tylko na terenie Powiśla, ale generalnie w skali całego kraju. Myślę, że media, które w tej chwili są skoncentrowane w jednym obozie politycznym, nie do końca odzwierciedlają problematykę i sedno, w którym się znajdujemy. Myślę, że obecność gości, posłów z Sejmu pozwoli nam na bardziej wnikliwe spojrzenie na te tematy, które faktycznie z pozycji opozycji można dostrzec. Serdecznie chciałem tutaj pani Beacie Szydło podziękować i wraz z wiceprezesem PiS-u podziękować za dzisiejsze spotkanie.